Miejskie ryneczki przestały przynosić zyski. Jak ustalili dziennikarze Radia Poznań jedynie rynek łazarski w 2022 roku przyniósł stratę na poziomie 900 tysięcy złotych. Sytuacja nie wygląda lepiej na pozostałych targowiskach. Z tego powodu władze miasta postanowiły zlikwidować spółkę targowiska miejskie. Prezeska Iwona Rafińska wczoraj w rozmowie telefonicznej potwierdziła nam te doniesienia i przekazała, że organizacja targowisk ubierze nową formę. W związku z tym coraz częściej na ryneczkach będą miały miejsce koncerty czy dzielnicowe wydarzenia. Wychody z ich pozwolą na remont ryneczków, a przede wszystkim ich utrzymanie. Błażej Filipiak, puls dnia!